Odtwarzamy historyczny moment z 7 lutego 1919 roku, zdobycie przez powstańców wielkopolskich samochodu pancernego Erhard i w konsekwencji zatrzymanie niemieckiego ataku na Budzyń i na dalsze miejscowości. Odtwarzamy w miarę wiernie, jak to historycznie wyglądało, czyli zasadzka powstańców, kontratak niemiecki i przybycie posiłków z Budzynia, które ratują sytuację. Zaangażowanych jest około 150 osób, z tym z tego 110 wystąpi z bronią. Mamy możliwość dotknięcia tej historii na żywo. To jest zupełnie coś innego, jeśli tą historię opowiada się w szkołach. Tutaj po wcześniejszym opowiedzeniu ją w szkole, ta młodzież, bo to jest najważniejsze, ta młodzież, ta przyszłość nasza, może ją zobaczyć w namacalny sposób, może się spotkać z nią, może ją poczuć wybuchy. Erhard MV-17 był wyprodukowany w Niemczech w 1917 roku. Wyprodukowanych było bodajże 33 sztuki tego. I jednym z takich wozów został, właśnie zdobyty tu pod Budzyniem. I później był zdobyty, później walczył w Poznaniu. Pod koniec swojej kariery poszedł jeszcze na Śląsk. W powstaniach śląskich też brał udział.